A przed wami autobus marki Robur. Haha, Volvo. Volvo kłopotów będzie sporo. Cóż to jest za cudo. No dobra, dzisiaj taka krótka, szybka. Nie no, co ja gadam, zawsze się rozgadam przecież, no nie? To dzisiaj recenzja tego wspaniałego autobusu marki Volvo. Give in to temptation, feel every vibration, imagine the sensation, we hear my body call. Give in to temptation, feel every vibration, imagine the sensation, we hear my body call. I get you, you get me. I get you, you get me. I get you, you get me. I get you, when you hear my body. Czołgiem, a dzisiaj jeden z najmniej popularnych autobusów, jeżeli chodzi o Olsztyn, bo pojazdów tego producenta jest na naszych drogach w komunikacji miejskiej tylko 3 sztuki. Co to jest? Nie no, oczywiście, że żartuję. Robur, autobus marki Robur, czyli Volvo. Dobra, jedziemy z zewnątrz, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie. I ciekawa rzecz, brak fartuchów. Dzisiaj pogoda nie tęga, a brudny jest tylko do okien. Tak zaprojektowany pojazd, to ja rozumiem. A naprawdę dzisiaj warunki słabowate. No dobra, z zewnątrz, to z zewnątrz trochę pada, więc muszę przyspieszyć. Jeżeli chodzi o drzwi, układ tradycyjny 2-2-2 i oczywiście, jak to u nas, tylko 3 drzwi są otwierane z przycisku przez pasażerów. Pozostałe otwiera kierowca. Wskakujemy do środka, bo tutaj jest dość ciekawa rzecz. Mianowicie pasażerowie chcący wysiąść, jak zawsze, naciskają tutaj. A tu niespodzianka, bo przyciski otwierania drzwi są na nich. Dobrze, że się podświetlają na czerwono, bo byłoby ciężko, ale i tak bywa, że tak powiem, trudno. I bardzo często słyszę, ty taki owaki, otwieraj te drzwi! Ale jak już jesteśmy w przestrzeni pasażerskiej, to zobaczcie, z tyłu, jak wyrzeźbione, jak wyżłobione w jakimś kamieniu. Taki trochę, no, twarde jak kamień. Ale jest to plastik, ale same fotele też niestety są twarde, no ale sprawdźmy, jak się na nich siedzi. I o dziwo, w miarę wygodnie, co prawda tutaj ręka wbija się w słupek, ale już tutaj jest ok. A normalne fotele? No zobaczmy, oczywiście tapicerka od czapy, bo to auto używane zostało przez nas kupione. A, tu jest. W miarę można siedzieć. Oczywiście, jeżeli chodzi o przestrzeń pasażerską, mamy kasowniki, mamy biletomat, mamy system informacji pasażerskiej w postaci wyświetlaczy i oczywiście informacji głosowej.
No dobra, a teraz zobaczcie, jak tu wygląda pilotka. To jest tylko dla jednego pilota. Myk! Siedzimy. Mało miejsca na nogi niestety. Trzeba siedzieć tak bardzo... bardzo pionowo mieć te nogi. Ale widok... Myk... nie tęgi. Widać wszystko, co kierowca robi. Można kontrolować pracę kierowcy. No dobra. No dobra, jak jesteśmy w przestrzeni przeznaczonej dla kierowcy, to przede wszystkim w oczy rzuca się ta wspaniała, ale też i wielka kierownica. No i właśnie duża część kierowców narzeka, że ta kierownica jest za duża. No jest duża, to prawda. Ale nie powiedziałbym, żeby nie była wygodna. Jest w miarę gruba, co prawda jest tutaj obszyta, jak widać, bardzo naturalną skórą z plastikowej świni. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię kabiny, wydzielenia jakiejkolwiek brak, za wyjątkiem tego elementu, tych drzwiczek, czyli tak, no, marnie, bo jak otworzymy drzwi, no to całe ciepłe powietrze robi. A, no i właśnie, jeżeli zablokujemy jedną z połówek, to otwiera się pierwsza połówka pierwszych drzwi. No i oczywiście konsternacja pasażerów, bo tutaj mamy lizaczki. Co zrobić? Wchodzą i próbują uciekać. A wystarczy przecież pchnąć i można przejść dalej. Stryk. Sama deska rozdzielcza jest niezwykle poprawna. No, mamy tutaj wszystkie niezbędne wskaźniki, a nawet trochę więcej, bo mamy też i ciśnienie powietrza, ale mamy też tutaj taką ciekawą rzecz, bo jest doładowanie. Także można sprawdzić, jakie mamy turbo, czyli jakby ten autobus został wyprodukowany gdzieś w latach 80. albo na początku lat 90., to na tyle pewnie był i na bokach by miał taki piękny napis turbo. No bo wiadomo, mamy turbo i jeszcze do tego mamy wskaźnik doładowania tej turbiny, więc jest tutaj moc. No nie, a deska rozdzielcza, no taka śmieszna, nietypowa bardzo, to jest hamulec awaryjny, ale ogólnie jest uporządkowana i tutaj właściwie nic nie stanowi problemu obsługa tego panelu. Co prawda ciekawa rzecz, bo on właśnie razem z kierownicą całą chodzi. No i z ciekawostek, autobus niby z automatyczną skrzynią biegów, a posiada pedał sprzęgła. Tylko taki trochę mało wygodny, bo strasznie wysoko. O, i żeby wcisnąć sprzęgło, to widzicie, noga prawie się blokuje o kierownicę. Oczywiście nie jest to żadne sprzęgło. A wiecie, do czego jest ten pedał? Odpowiedzcie w komentarzach. No, także... cóż... bardzo fajny wóz. Ja bym go ocenił na 4 mocne, bo brak tej kabiny i jeszcze jedna rzecz, która tutaj irytuje. Lustro. Zamontowane lustro krótkie, które tak, no, ze średnio można w nim pooglądać świat. No, ale coś tam widać. Da się jeździć, ale bardzo fajne jest za to lustro wewnętrzne, bo jest mega duże. A tak, no, oświetlenie jest. W przestrzeni pasażerskiej oświetlenie jest, nawet po... zobaczcie, nawet działa. Myk. Także w tym autobusie brakuje mi tylko chyba tak naprawdę tego dużego lustra, bo brak kabiny, tak jak już mówiłem wam wcześniej, średnio mi przeszkadza. Jest bardzo fajna szyba czołowa, bo jest duża, panoramiczna i niedzielona, jak w mojej starej Scanii, bo niestety, ale w 112 i w 113, w tych naszych Scaniach, tam bardzo szybko nam się zaczyna nadszybie plastikowe i czasami trzeba jeździć zgarbionym.
żeby to nie przeszkadzało. Natomiast tutaj jest bardzo fajna, duża szyba czołowa. Co prawda też zasłona przeciwsłoneczna jest krótka, więc jak słońce nam świeci z tej strony, to będzie nam waliło niestety prosto po gałach, jeżeli nie mamy jakichś okularów przeciwsłonecznych. No, ale da się z tym żyć. Co jeszcze? Co jeszcze w tym autobusie jest fajnego? No tu jest wszystko fajne. Materiały są niezłe, chociaż tutaj plastiki są twarde, ale nie ostre. Dźwięki komputera pokładowego, takie jak tam jakieś kierunkowskazy, no przyjemne, nie męczą ucha. Cóż, tu jest miejsce na radio, niestety radia brak. Tutaj pewnie można by było zamontować coś, co by przytrzymywało rozkład jazdy, ale tego nie ma. A tak, no fajne auto. Cool. Dobra, trzymajcie się. Cześć, bo trzeba jechać. A dzisiaj jeden z najmniej popularnych autobusów w Olsztynie. A dzisiaj jeden z najmniej popularnych autobusów w Olsztynie, jeżeli chodzi o ilość sztuk tego producenta. Cóż tu mamy? A nie, to Volvo. Taki robór. Masz mieć w dupie paragrafy.